Star Wars czy Star Trek, Pepsi czy Cola, Adidas czy Nike, PlayStation czy Xbox to są odwieczne pytania, które zadają sobie całe społeczeństwa podzielone na konsumenckie obozy. Kwestia subiektywnego wyboru pozostaje, no właśnie, subiektywna, to znaczy możemy mieć własne preferencje niezależnie od tego, jak kształtuje się starcie danych marek w liczbach, ale ze względu na źródło, z którego czerpiemy informacje, ze względu na to, z kim się zadajemy, w jakich bańkach się zamykamy, czy nawet z jakiego państwa pochodzimy, możemy mieć dość ograniczony punkt widzenia na temat siły danej marki. Na przykład, jeśli zadałbym komuś ze Stanów Zjednoczonych pytanie o wynik starcia Xboxa 360 i PS3, pewnie potrafiłby odpowiedzieć. PS3 wygrało. Nieznacznie, ale wygrało. I faktycznie, w skali świata, według danych z 2017 roku, Sony sprzedało o 3 miliony egzemplarzy więcej niż Microsoft. Ale na przykład Europejczycy, przynajmniej jeśli wierzyć danym, woleli Xboxa 360, tak samo jak Kanadyjczycy. A my przyjrzymy się dzisiaj starciu popularnych growych marek na naszym rodzimym, polskim podwórku. W dyskusji na temat największych, mainstreamowych FPS-ów w Polsce niemal całe miejsce zostało zaabsorbowane przez dwie największe marki. Pomimo znamiennych różnic, obie ostatecznie walczą o tego samego konsumenta. Łatką Battlefielda są starcia rozciągnięte na gigantycznych mapach z udziałem pojazdów i w nieco wolniejszym tempie niż te, do którego przyzwyczaił nas COD z szybszym, bardziej skondensowanym gameplayem. Przez lata to właśnie COD przodował na rynku. Może chodziło o tempo rozgrywki, może o single player, który pomimo faktu, że to tryb multi zdaje się finalnie determinować wybór większości graczy, bywa dodatkowym, dla niektórych naprawdę mocnym argumentem. Zainteresowaniem i sprzedażą na rynku globalnym nadal zwycięża Call of Duty. Na pewno pomaga w tym częstotliwość wydawania przez Activision kolejnych odsłon. Od 2015 roku fani serii mogą czuć się nieźle zdezorientowani. Black Ops 3 zdawał się złym omenem dla przyszłości Call of Duty. Infinite Warfare z 2016 zostało okrzyknięte co najwyżej średniakiem. World War II z 2017 to w miarę udany powrót do korzeni, za to rok później Black Ops 4 z formatem Battle Royale zamiast kampanii fabularnej było jeszcze silniejszym kopniakiem w krocze od tego z czasów Black Ops 3. Okres od końcówki 2019 do teraz zdaje się być ponownym odbiciem od dna. Modern Warfare z najlepszym odbiorem od lat, mobilniak i obecnie szalenie popularny, darmowy, bazujący na Modern Warfare Battle Royale, czyli Call of Duty Warzone. Ale peak Activision także w Polsce to kwestia ostatnich miesięcy. Jeśli jednak spojrzymy na szerszą perspektywę, okazuje się, że polscy gracze obierają stronę Battlefielda. Większą wpadką w serii był właściwie tylko Hardline z 2015 roku, jeśli nie liczyć wizerunkowej kontrowersji związanej z trailerem Battlefielda 5. Potwierdzają to też wasze odpowiedzi w naszej ankiecie. Zaledwie 38% z was wybiera Call of Duty, reszta należy do Battlefielda. COD za sprawą niedawnych sukcesów i tak nieco się podciągnął. W materiale Gambriego z 2018 roku widzimy wynik 30-70. Dla Battlefielda oczywiście. Zestawianie ze sobą Minecrafta i Fortnite'a na pierwszy rzut oka może mieć niewiele sensu. W końcu Minecraft to sandbox. Kopiemy, budujemy, kraftujemy. Fortnite to złote dziecię gatunku Battle Royale, którego zasad tłumaczyć chyba nie trzeba. Obie gry łączy jednak więcej niż mogłoby się wydawać, obie są kulturowymi fenomenami. Zyskały gwałtowną, przeogromną popularność o globalnym zasięgu, trafiając przede wszystkim, choć nie tylko, do najmłodszego odbiorcy. Stworzyły swój mikroklimat. Obie były też za to wyśmiewane i piętnowane. Ciekawe, czy odwołałbyś te słowa, będąc rozłożonym na łopatki przez 10-letniego Fortnite'owca, stary dziadzie? Klockowy sandbox miał swą rekordową popularność w okolicach 2012 i 2013 roku, czyli 7 czy 8 lat temu. Dacie wiarę, dzieciaki, które miały wtedy 10-11 lat, mogą już dzisiaj kompletnie legalnie prowadzić samochód czy kupować alkohol i psioczyć na Fortnite'a, który rzecz jasna jest grą dla niewymagających dzieciaków, nie to co Minecraft. Żarty żartami, ale ten obrót spraw pokazuje dość absurdalną tendencję zachowań graczy, która mogła mieć też wpływ na ostateczne zainteresowanie tytułem. Pamiętajmy, że spora rzesza fanów w obliczu wybuchu popularności Battle Royale'a zaczęła nawoływać do powrotu do Minecrafta. Niby dla żartu, ale jednak mogło mieć to jakiś wpływ na żywotność gry.
Chociaż produkcja Epic Games zdawała się przykrywać swoim wielkim cielskiem Minecrafta, niekoniecznie było to zgodne z prawdą. Jeśli sprawdzimy globalne zainteresowanie w okresie ostatnich 12 miesięcy, okaże się, że kanciak miał się przy tym całkiem dobrze. Można by rzec, że nawet świetnie, jak na 9-letni tytuł, zyskując przy tym organiczny wzrost. Pomimo gigantycznych zrywów zainteresowania Fortnite'em, ostatecznie Minecraft wychodził minimalnie na prowadzenie. Zresztą i Fortnite'owa euforia chyba zaczyna nieco wygasać. W 2019 roku Battle Royale zarobił o 600 milionów dolarów mniej niż w roku poprzednim. Nadal rzecz jasna mówimy tutaj o gigantycznych wpływach, ale spadek o 25% przy tym rzędzie wielkości to już nie przelewki. Dane pochodzą od firmy badawczej SuperData. Pomimo tego, że Epic twierdzi, że są one nieprawdziwe, nie udostępniło żadnych liczb, które by owy raport podważały. Niezależnie od dokładnych wyników, sporo wskazuje na to, że popularność Fortnite'a po prostu się stabilizuje. Jeśli chodzi o Polskę, Minecraft jest już na znacznym prowadzeniu. I co ciekawe, udawało mu się je utrzymać nawet w momentach szczytu światowej popularności Fortnite'a. Jeszcze ciekawsza rzecz, ewidentnie da się dostrzec większą siłę Fortnite'a w zauważalnej części państw Europy Zachodniej niż Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej. Być może czynnik kulturowy pozwalający w pełni odczytać fajność Fortnite'a również odgrywa tutaj dużą rolę. Dla całkowitego kontrastu, w Rosji Fortnite niemal nie istnieje. Dla większości z Was najprawdopodobniej rozważania na temat popularności Doty 2 i League of Legends mogą mieć tylko jeden, błyskawiczny, wręcz bezdyskusyjny wynik. Oczywiście, że większość Polaków gra w mobę Riotu i koniec kropka, i to jest zdecydowanie prawda. Wedle danych na temat trendów z Google'a, Polacy stanowią piątą siłę na świecie, jeśli chodzi o zainteresowanie LoL'em, ale miażdżąca przewaga wcale nie musi być tak oczywista wśród graczy z innych państw. W skali globalnej Dota przegrywa nieznacznie i może pochwalić się diametralnymi wzrostami zainteresowania, zwłaszcza w okresie międzynarodowych mistrzostw. Valve udaje się uzbierać ogromne pule pieniędzy przeznaczonych na wygrane najlepszych drużyn, co samo w sobie jest medialnym wydarzeniem. W roku 2019 w ramach The International udało się uzbierać 30 milionów dolarów, najwyższą sumę w historii e-sportu. Wedle danych na temat wyszukań w Google, League of Legends niemal nie istnieje w Indonezji, Peru, Malezji, Boliwii czy Ukrainie. W takich przypadkach Google Trends wydaje się dość miarodajne, bo w mobach normą jest regularne sprawdzanie patchnotów, buildów itd. ze względu na ciągle zmieniającą się metę. Ale żeby być uczciwym, należy wspomnieć o tym, że League of Legends wystartowało 4 lata przed Dotą 2. Ze względu na duże od niemal samego początku zainteresowanie Polaków, zyskało pełne wsparcie lokalizacyjne, włącznie z tłumaczeniem gry. Przez te 4 lata w e-sportowym świecie League of Legends zdążyły się narodzić szeroko rozpoznawalne gwiazdy, takie jak Szuszej, Polak, które z pewnością przyczyniły się do jeszcze większej popularyzacji gry wśród Polaków. Jedną z miar jest także ilość i popularność fanowskiego kontentu. Jeżeli weźmiemy sobie pod lupę YouTube, okaże się, że Dota ma się u nas naprawdę słabo, zarówno pod względem liczby świeżych filmów, jak i wyświetleń. LOL na polskim YouTubie cieszy się sporym zainteresowaniem. Gdy świat ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Australią czy Wielką Brytanią na czele z zapartym tchem czekał na drugą część Destiny, w Polsce ekscytowała się zaledwie garstka. Destiny nigdy nie było u nas wiodącą marką. Popularność sci-fiowego FPS-a od Bungie we wcześniej wspomnianych regionach i początkowo niewielkie zainteresowanie w Polsce da się dość łatwo wytłumaczyć. Istotnym elementem tej układanki jest Halo. Seria, która zyskała miano niemalże świętej w Stanach czy Kanadzie. Żeby lepiej oddać skalę, Halo wygrywało zarówno z Kodem, jak i Battlefieldem, co z polskiej perspektywy wydaje się dość absurdalne, ale pamiętajmy, że przez długi czas seria była ekskluzywem na Xboxa. Polska od zawsze była krajem PC-ciarzy, co nie sprzyjało narodzinom szerszego kultu produkcji Bungie. Pierwsza część Destiny z 2014 roku w momencie premiery miała już liczne, sprecyzowane grono fanów śledzących każdy krok studia.
3 lata po udanej jedynce ukazała się druga część, jednak Destiny 2 nie zostało przyjęte tak ciepło, jak można byłoby się tego spodziewać. Drzazgą były problematyczne mikrotransakcje, niezbyt angażujący gameplay i lakoniczna komunikacja z fanami. Dopiero dodatek Forsaken z 2018 roku pozwolił wyjść tytułowi na prostą i odzyskać zaufanie graczy, a przy tym przyciągnąć do siebie tych, którzy normalnie nie byliby zainteresowani, w tym Polaków. Na pewno pomógł w tym fakt przejścia na model free-to-play i ciężko nie doszukać się w przyczynie tej decyzji zagrożenia ze strony od samego początku darmowego Warframe'a. Warframe'a, który trafił na rynek rok przed Destiny 2, zaliczając bardzo udany start i przedstawiając świeżą dla Polaków formułę. Nic więc dziwnego, że u nas wygrywa Warframe. Polacy są świetnie zaznajomieni z produkcjami Blizzarda. Mowa zarówno o Warcraftcie, World of Warcraft, choć pierwszy kontakt z tym MMO odbywał się zapewne gdzieś na prywatnych serwerach, czy wreszcie Diablo. Diablo 3 można zaliczyć do największych pecetowych premier w historii, a wśród szalenie zainteresowanych znaleźli się także Polacy. Niech dowodem będzie to, że podczas premiery w maju 2012 tytuł rozszedł się u nas jak ciepłe bułeczki. Gry nie można było nigdzie dostać, bo jak się pojawiała, to od razu wszystkie egzemplarze znikały z półek. Koszt około 200 zł, ale z braku egzemplarzy cena poleciała na Allegro do 300-400 zł i ludzie kupowali, bo hype był nieziemski. Ja z kumplami jeździłem po całym Wrocławiu, żeby kupić tę grę i w końcu udało się po tygodniu, bo ktoś dał cynk, że w jednym z empików wystawili kilka sztuk i kolega zakupił dla nas wszystkich za cenę 239 zł za sztukę. Jak za komuny. Przez falę hype'u przebijały się jednak może nie dominujące, ale nadal bardzo głośne głosy krytyki, a to problemy już na starcie. Chyba wszyscy pamiętamy słynny Error 37, który nie pozwalał zalogować się do gry, a to za niska trudność, ogólna casualowość, cukierkowa grafika i brak klimatu z Mrocznej Dwójki. Mimo wszystko w Polsce Diablo 3 ma mocną pozycję. Osób, którym odejście od schematów jedynki i dwójki się podobało, nie brakuje. Na pewno o wielu bolączkach pozwolił zapomnieć dodatek Reaper of Souls z 2014 roku, który był w pewnym sensie powrotem do korzeni, ale sporo wskazuje na to, że to ostatnie z dużych wydarzeń w życiu tytułu. Blizzard od wypuszczenia rozszerzenia borykał się z niemałymi problemami. Zespół odpowiedzialny za Diablo został podzielony, kilka znaczących osób odeszło, sporo sił zostało przerzuconych na wówczas mającego ogromny potencjał Overwatcha, a rozwój Diablo ograniczył się do wprowadzania nowych sezonów. Sympatii graczy na pewno nie pomagała cała seria PR-owych wpadek Blizzarda z Diablo Immortal czy ostatnim remake'iem Warcrafta 3 na czele, które podkopały zaufanie graczy. Niemniej jednak Diablo to dalej gigantyczna marka. Stosunkowo ciepło przyjęte wieści o czwartej odsłonie wraz z zapowiedziami i gameplayami, które widzieliśmy do tej pory, sugerują, że w sercu fanów nadal jest miejsce na kolejne Diablo, o ile nie jest to mobilniak. Na serii kontrowersji powolutku zyskiwał jednak tytuł do tej pory nieznanego nowozelandzkiego studia. Paweł w Exile zapraszał do siebie tych, którzy na Diablo 3 się zawiedli. Na Grinding Gear Games nie ciążyła właściwie żadna presja, wobec studia nie było gigantycznych oczekiwań, tak jak w stosunku do Blizzarda. Wystarczyło uczciwe podejście i długoterminowy rozwój, regularne aktualizacje, w tym te wprowadzające zupełnie nowe akty. Jeśli porównamy całościowe zainteresowanie, czyli od samych początków obu gier, okaże się, że Diablo 3 wygrywa. W końcu ma za sobą przepotężny start, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ciekawie rozkłada się tendencja w ostatnich 5 latach. Wychodzi na to, że Paweł w Exile przez ten cały czas niczym kropla drążyło skałę, ostatecznie wychodząc na spore prowadzenie, co widać zwłaszcza w danych z ostatniego roku. Niektóre wyniki, przynajmniej dla mnie, okazały się dosyć zaskakujące. Na przykład bez chwili zawahania mógłbym powiedzieć, że Call of Duty jest znacznie popularniejsze w Polsce, ale to dlatego, że sam jestem bardziej zaznajomiony z tą serią. Nie mniejszym zaskoczeniem jest dla mnie Paweł w Exile, który wedle danych zdaje się znacząco górować nad Diablo. I tutaj, jak mi się wydaje, warto wrócić do tego, co powiedziałem we wstępie, czyli kwestii baniek, w których potrafimy się zamykać i co za tym idzie tracić z oczu skalę całego zjawiska. A które wyniki zaskoczyły Was? Dajcie nam znać w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. Mówił do Was FanGot10. Cześć!